nauczycielki, tutaj zainformowaliśmy panią burmistrzu, bo rozumiem, że no, najbardziej nas interesuje to pierwsze zadanie, to rozbudowa sieci wodociągowej kanalizacji, która no, koszty są ogromne. Gdyby ten projekt miał, na jakim jesteśmy etapie wreszcie, czyli w tych kwalifikacjach, jakie ciągle, bo to jest, rozumiem, projekt, który ciągle jeszcze oceniamy. Proszę Państwa, na dzień dzisiejszy odpowiedzieliśmy na wszystkie pytania, które nam zadano w drugiej fazie oceny. Przyznaję, że z drżeniem serca czekamy na wyniki. Bo ja już powtarzam, że projekt przeszedł, na dzień dzisiejszy mogą być trzy fazy oceny. Znaczy ocenę formalną, ocenę merytoryczną pierwszą, jest w trakcie oceny merytorycznej drugiej, końcowej. Zadano nam cały szereg pytań. My na to wszystko odpowiedzieliśmy i w piątek w czasie, znaczy nie mówiliśmy ani godziny terminu, został zawiedziony osobiście przez pracowników urzędu, tam gdzie należy te wszystkie odpowiedzi. Teraz chyba 10 dni mają eksperci, żeby te nasze odpowiedzi przeanalizować. A później jeszcze ktoś ma chyba 2 tygodnie, żeby na to odpowiedzieć. No i tak dalej. No jest to końcowa faza, na pewno najbardziej nerwowa i najbardziej niepokojąca, ale to są, proszę Państwa, przepisane, tak można by powiedzieć, prawie żywcem kwoty ze studium wykonalności. Studium wykonalności. To jest nasz udział, tylko nasz udział. Ile my musimy, prawda, w ciągu kolejnych latach na to przeznaczać, przy założeniu, że kwota dofinansowania będzie taka, jak założyliśmy w studium wykonalności. Dalej, że kwota nasze, tam chyba jest założone 64% dofinansowania przez Unię Europejską, czyli nasza kwota byłaby rzędu 36-35%. Przy czym, proszę Państwa, jeszcze jedno założenie trzeba wziąć pod uwagę, bo jeżeli w przetargu uzyskana kwota będzie niższa, to oczywiście i Unia, i my, i w tych samych procentach, które będą zatwierdzone, będziemy do tego dokładać. Natomiast jeżeli w przetargach okazałoby się, że ta kwota będzie wyższa, to całą nadwyżkę w stosunku do projektowanej kwoty dokładamy sobie. Takie są zasady współpracy z Unią. Na razie przyznaję, że nic nie wskazuje na to, że ta kwota miała być wyższa, bo na rynku robót, na rynku pracy na razie jest jakby stagnacja. My się raczej spodziewamy, że będzie niższa. Chociaż nigdy nie wiadomo, ile naraz takich wniosków będzie tu w okolicy rozpatrzone i jakie będzie zapotrzebowanie na tego typu roboty. Dane takie.